fajna fura! O, tylko to było specjalne, ale... Nie, chodzi, ja bym na tym sobie tak. Ale to ładny, no, jest zapadny. Ten pan to kto to jest? Tata Pauliny, czy co? No jak tam, Paula? Kiedy ostatnio jechałaś manualem? 2 miesiące temu chyba. Nie, to nieźle. Ładne to auto, podoba mi się. Ładne, no. Mi zależy, żeby w środku było takie ładne. Masz tam, a to jest ręczny? Wyciągnięte? Tak. A na stęgle, nie? Tylko czekaj, najpierw tutaj wsteczny. A wsteczny jest tu? Tak, już jest wsteczny. Okay. Teraz hamulec później ręczny. Żeby cię nie zjechał, bo tu się jedzie. Pierwsze odpalenie? To ci dopomogę. No jak masz wsteczny, ręczny może pojechać. No lekko. Aż plum plum, dobra, dzięki. Pogadę go przytrzymam, pojedziesz. Lekko zaszło. I zmiana biegu, stęgło, zmiana biegu. Mocniej, ja cię zapraszam, powoli. Weź mi zejdź z drogi. A dlaczego on tak patrzy? Ja nie lubię tego manuala. Dobra, ale teraz powiedz jak wrażenie. Dziwna jest ta dziewczyna. Jakby jej sposób zachowania jest taki... Sposób wypowiedzi taki... Nie wiem, właśnie dostała samochód. Dostała. Nie, że kupiła, tylko dostała. To... Taki... Ja po pierwsze jeździ normalnie. No ja przejechałam z 10 metrów może, ale muszę sobie przypomnieć, jak się jeździ manualem. Witam serdecznie. To jest pani, która stała teraz super samochód. Słabo wspominam Miszka, bardzo słabo. Ja ogólnie jestem zadowolony z tego samochodu, bo mi się bardzo podoba. Chcecie się podoba, Macia? Wszystko. A co jeździłaś wczoraj, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Wczoraj siedziałam na miejscu pasażera i musiałam mówić teraz czego, teraz jeden, teraz dwa. No i się zastanawiam, czy sobie nie wykupić takie jazdy z instruktorem, żeby pomieścić, bo ja nigdy nie jeździłam, gdzie są tramwaje, nigdy nie jeździłam, gdzie są te bus pasy. I jest jakby całkiem inaczej się jeździ. Jeszcze nie jeździłam tylko w Gdańsku i w Sopocie, ale jak jestem w Krakowie. Lady Madeleine, no dobra, wszyscy to. No zaraz później przyjdzie. Lady Madeleine to jest tam balwierczakierki, tak? Czy coś tam? To jest trochę ciężej. Dobra, muszę coś powiedzieć przed jazdą. No teraz właśnie zaczynam jakby sobie powtarzać, jak się jeździło manualem. Żeby nie zrobić żadnego wypadku, jak zacznę jeździć tam, a nie w furcie, więc... Czyli najpierw parking, na radę? Tak. Oczywiście, że tak. Tam nie patrz. Zaraz, czekaj tu. A kierunkowska też jest, jak chciałem też powiedzieć. Wiedem to, patrzcie. Ale i ona ma lat. Przecież ona jest młoda. Bo ja rozumiem, jak ktoś na przykład, że 10 lat minęło, nie? Że ktoś zdał prawo jazdy, minęło 10 lat, no i że tam coś pozapominał. Ale ona chyba młoda jest, nie? Więc kiedy ona prawo jazdy zdawała? Z pół roku temu, czy tam z rok maksymalnie, coś takiego. 19 ma, tak? O kurczę, no to kiedy, od kiedy prawo jazdy można? 18, ale chyba jest jakieś, jak ktoś ma jakieś pozwolenie, to że wcześniej chyba też, nie wiem. Można jakieś poskoczyć, wrzucić sobie dwójkę, to się elegancja, pięknie! Okej, parkowanie. Czułem się, zapraszam. Nie. No. I co, w liniach stoją? Na linii. No prawie. Dobra, teraz wyjeżdżanie. No to... Ręczny w dół. Ej, hamulec, bo jedziesz to tu. I to właśnie teraz. No ja mogę, to on zgadza. No. Tutaj zobaczymy, jak to wygląda. Top. Dawaj teraz tyłem. Dobra, czyli jak chce jechać w tą, to w tą kierownicę. Jak jest tam, to w tą. Dobra, teraz ręcznie. Dobra i wkręć. Ale powiem wam tak, oni w ogóle... No okej, dobra, dziewczyna nie potrafi jeździć i tak dalej, ale po co ją ośmieszają przed kamerą? Po co? Przecież wiadomo, że jak ludzie zareagują, że o Boże, jakim prawem ona ma prawo jazdy i tak dalej, że tak ludzie zareagują, nie? Bo widzę tutaj po ocenach, jest 4,9 na nie, to jest 20% ponad hejtu, znaczy krytyki. I to było do przewidzenia. Oni naprawdę w tej ekipie nie kumają kurwa nic. Oni nie mają takiego jak się nazywa? Instynkt samozachowawczy. Za ten odcinek będzie bardzo krytykowany. Teraz to nie jest potrzebna krytyka. Nie. Kupmy. Nie, ja nie wiem. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi, nie? Kręć w prawo, kręć w prawo, cała prawo. To patrz do tyłu. Patrz już. Dzięki, Lirose. Lirose. Ale pójdź kręgło. Co w ogóle? Kręgło? No po prostu, daj ręcznie. Ręczny? Nie, wsteczny też. No i teraz... No chuj, kurwa, nauczyciel też. Cało w prawo. Patrzcie lusterka. No. To, no. I po prostu. I teraz się zaparkować równo tak jak ty. No regulujesz, nie? Wiem, ale ja tak nigdy nie parkowałam. Oświetyłem jest najlepiej parkować? Nie. Ja się zgadzam, nie? Tyłem jest najłatwiej. Ja też bardzo lubię równolegle. Na przodem najmniej lubię. Ty nie umiesz uczyć, bo ty mówisz, że mam tak. Zadaj, że tego się nigdy nie uczyłam! Teraz, wiesz co? Kurwa, ona jest fajna. Jest taka śmieszna. Taka jakby przerysowana. Jak postać z kreskówki. I dostała auto, mówią, ej, zaparkuj tyłem. Ona, tata, ja się nigdy tego nie uczyłam! Podoba mi się ona. Wiem, ale ja tak nigdy nie parkowałam. Właśnie tyłem jest najlepiej parkować? Ty nie umiesz uczyć, bo ty mówisz, że mam tak. Tata, ja tego się nigdy nie uczyłam! Teraz wiesz co? I tak fajnie właśnie akcentuje, taka fajna jest. Irytująca, fajna, ale taka na postać z kreskówki. Tak samo ustawiony. Nie na prawdziwą osobę. Nie, postać tu na kreskówki. Podnieś do przodu. Ja tego nie rozumiem w ogóle. Podnieś do przodu, tak jakbyś chciała tam zaparkować. O, no, jeszcze teraz w lewo, no. No i dobra, teraz prosty koła i zaparkować. No bo ja nigdy się nie uczyłam. Jak się nauczyć tyłem, to będzie teraz. Ja nie wiem, w jaki li... Aha. Tu masz, skosuj dokładnie. To dobrze? No jeszcze musisz podjechać. Cały czas na skręgu. Może po prostu lusterek nie ustawili dobrze, skoro ona musi się tak wychylać, żeby w lusterku coś zobaczyć. Na luzę. Dlaczego? Było, auto. Zagięła mi ślimaka. Na luz daj. Dlaczego? Wyłącz auto. A po co? Dobry content, rozrywkowy. Nadal ja nigdy się nie uczyłam tyłem, bo na szkole jazdy nigdy nie było. Uwaga! Kurwa, szoplułem monitor. To niezła szkoła jazdy, kurwa. Ja nie wiem, o co chodzi, szczerze powiedziawszy. Bo mi się wydaje, że na egzaminie to można wylosować obojętnie jakie parkowanie. Jeden z punktów egzaminu to jest, że albo ci wylosuje przodem parkowanie, tyłem, albo równolegle.
A tutaj mówisz, że w szkole jazdy na tej nigdy nie uczyli? Tyłem? A od jutra w Krakowie nowy pilot drogowy powinien jako skarę lotnego. Dobra, elo, jadę sama. Kolejny etap twojego szkolenia, idziemy do domu. Czyli teraz powinien do domu? Tak. Okay. Dobra, jedziemy. Ktoś ma jedynkę, na jedynkę. No teraz patrz, no i co? No jedziesz, już patrzę, spuszczę, on się do tu nie pojedzie. Dazu trochę i czujesz, że ciągnie samochód. Wiesz co, Sylwek, mi się wydaje, że oni się nawet nie kochają. Przyjmij sobie do wręczenia kwiatów, jak mi Mike mówi, dobra, masz kwiaty. Jak tu kochać takiego? Co tam jest dalej? Kurwa, coś, nie mogę trafić tego donata. Nie wiem, coś ty tam napisał. Jak tu kochać takiego romantyka, okej. Okay. Jak? Że jak kwiaty dawał? I kiedy on daje te kwiaty? A tutaj. Widziałam już okna. Dobra, no kwiaty. Czego? Tak, gdzie my oglądaliśmy? Co? Wiesz, patrz, masz samą ustawioną linię jak tu naprzeciwko. Podnieś się do przodu. Tak, jakbyś... Na luzy. Było, a co? Na Jajnik, ty się nie uczyłam tyłem, bo na szkole jazdy nigdy nie była. Uwaga, od jutra w Krakowie nowy pilot drogowy powinien jako skarę lotniczą. Dobra, elo, jadę sama. Kolejny etap twojego szkolenia, idziemy do domu. Czyli teraz powinien do domu? Tak. Okay. Dobra, jedziemy. O, już na jedynkę, No patrz, no i co? No jedziesz, bo na kawę spuszczysz, on się do tu nie pojedzie. Gazu trochę? I czujesz, że ciągnie samochód? No to puszczasz, samochód. Kiedy mam jechać? No kiedy? Wiesz, puszczę ciągło. Nie, bo to ten, z tym ręcznym to chyba też jest, nie? Podjazd pod górkę. Ja przynajmniej tak miałem na egzaminie i to każdy miał. Ja nie chcę nic mówić, ale może tak było. To prawo jazdy. Ogarnięte, tak nie? Tak. No, wiecie o co chodzi. Bo skoro rok temu zdawała i ma na takie normalne, bo można mieć na przykład prawo jazdy teraz tylko na automat. Kategoria B, ale tylko na automat, nie? Ale ona ma na manual, bo mówi, że ma, ale musi się podszkolić, przypomnieć sobie, nie? Więc ma, cicho. Jakoś poszło. Ja się tylko boję tych startów. To mój główny kierowca musi mieć doświadczenie, więc trzeba ją podszkolić. Muszę opanować te ruszania i te takie... A ja też chciałbyś, kiedy ja się tego nauczyłem. Dzięki, Aniana. Aniana. Słyszałem na motorze, kiedyś jeszcze go nie umiałem, gdzieś się stresowałem. No, puszaj. To ta Ania z... nie wiem, z Face'a czy co? Jest ostro, mocno, jeszcze, idź. Dobra, mój panik, wybrać na fury, Paulinie. Generalnie, minimum, ja te samochód, ale już zapomniałem. Jak dla mnie, to nie mają po prostu umowy między sobą, ona ma być jego partnerką, dzielą się kasą, te materiały są takie komiczne, że to ma sens. Nie wiem. Nie chcę mówić. Związki są różne, nie? Ale tutaj widać, że coś tak jest, kurczę, średnio chyba, na jeża. Jadą świry. Eleganckiej mówię. Może jeden go obmył, bez burły pany. Czy oni tak lecą, Nitro ci oficjalnie potwierdził, że zawalczy w Hajlik? O kurwa, zaraz zobaczymy, czy gdzieś to powiedział, czy nie ten, czy nie bejtujesz. Oni to tak właśnie mają takie stałe programy. Czyli kupienie auta, reakcja ekipy na nowe auto. Nie wiem, ile jest tych odcinków, z 20? Jak jeszcze ekipa ma takie standardowe odcinki? O, przedłużyłam włosy, reakcja ekipy na nowe włosy. Powiększyłam usta, reakcja ekipy na nowe usta. I tak wszystko, czyli zrobić byle co i tak pochodzić po wszystkich ludziach i o, zobacz, co się we mnie zmieniło? Nie wiem, może się zmieniło. Uszta. No ładnie. No i teraz, moi drodzy, idziemy do patecza. Patecz czy coś? O, bardzo ładnie. I tak, i tatuaże. Reakcja na nowy tatuaż. Reakcja na przyspieszenie. Co tam jeszcze jest? Czy stanie karbem do basenu? A to nie wiem, nie widziałem. Jeżeli idzie do mycia, tu uszkodzona lampka, proszę bardzo. Tak. Ładnie pachnie, kurczę. Podoba mi się takie wykończenie eleganckie. Niby taki samochodzik, wiecie, taki mały, miejski. Ja nie pasuję dla kobiety, ale naprawdę, jakby w samochodach tego segmentu, jakby wykończenie elementów nie zawsze jest na najwyższym poziomie. Jednak tutaj jest i ładna kierownica, jest ładne tutaj wykończenie. Wszystko pięknie, ładnie pachnie. Zobaczcie na te białe wstawki w drzwiach. Niesamowity design. Witam, Marcin wśród wilków guardów. Au. Właśnie, w ekipie powinien być tak zwany gigolo. I właśnie Patecki powinien być takim gigolo. I on co miesiąc powinien robić odcinek reakcja ekipy na moją nową dziewczynę. I oni jeszcze powinni na koniec robić jakieś zakłady. No ja daję im teraz, że 2 tygodnie wytrzymają. A drugi mówi na przykład, że ja obstawiam, że tak do 65 tysięcy na Instagramie, jak jej podskoczy, to wtedy się skończy, nie? Że takie były obstawianki. Ja na przykład, tak kiedyś z jednym youtuberem, może to nieładnie, ale jak kiedyś Dubiel był z taką Nikolą, to tak mówię. Ja obstawiam, że jak jej doleci do tam prawie 200 tysięcy na Instagramie, to że związek się skończy, nie? Mówi, no może być. I tam chyba, nie pamiętam jak to się skończyło, ale chyba 194 i to jakoś tam był krach. Tak obstawiałem właśnie, nie? Połączenie czarnego oraz białego zawsze dobrze działa. W ogóle ile furt jest nowych marki w tym roku? Kilka. Na pewno jedno ma Karola. A że zgasę ten silnik, co nie? Tak. Dzięki, Mik. Ten wydech tak mocno pracuje. Daj znać, jak zgasisz. Ja chciałbym pogratulować. Oczywiście samochód do ciebie bardzo pasuje, bardzo podoba mi się kolor. Kolor robi robotę. Panda to nie jest? Kurde, ale fajnie.
A, bo ja oglądam na 1,25. Ojej, to jakie by musiało być średnie na 1,25. Nie wiem, co będzie wchodził z miasta. Tu są zaczepy, Krzysiu, na nowy spoiler, patrz. O, to jest jedny. No. Tutaj widzę, że ktoś, nowiutki, nowka sztuka, polerka była tylko dla koloru. Nie, dla mnie była kierowane. A, nie, zdrowa bla! Jedyny minus tego samochodu, potem na akumulator. Nie, 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 to nie, to nie, 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 bo to się ściąga całe. To teraz bardziej mnie zaskakuje. Nie, 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 o, Wilk Overlord, to bardzo jest potężna tutaj moc. To siema, Ania. Siema, siema, miło cię tutaj widzieć. Bardzo potężny Overlord, witam Gotmeister. Ania to jest taka, jakieś na tym, streamowałem na Facebooku, nie? I była taka dziewczyna, tam na Facebooku ze mną siedziało, nie wiem, 30 osób tylko, nie? I była taka dziewczyna, która siedziała na każdym streamie. Ale kiedyś mnie bardzo zawiodła, bo był mecz w CSGO i ona grała z nami. I ktoś tam na czacie ją pocisnął, a słabo grasz, coś tam, jakoś tam wjechał na jej rodzinę, ale to wiecie, jakiś troll, typowy troll. A ona do mnie pretensje, że to jest moja wina, bo ja go nie banuję i wyszła z meczu, nie? I graliśmy 4-5 i przejebaliśmy. I mi kurwa ranga spadła. No, takie życie na Facebooku miałem. No faktycznie kurwa tu jest silnik. Mówię. No i to jest ciekawe, nie? To jest ciekawe, panie. Panie, panie, to jest ciekawe. Faktycznie jest silnik pod tym, jest złożony z skrzynią normalnie, co tam siedzi, siema. Ale to ma na pewno. No tak, to może to była pani. Ale ja. W sumie wystarczyło zaglądać pod koła, zobaczyć, że studia nie ma połosi i już by było wiadomo, że nie ma tam silnika. A tym bardziej z czynnie głów, ale za to jest tył, no jestem pod wrażeniem. Jeżeli to jest tył napęd, to jest... Nie da się już na egzaminie państwowym wylosować parkowania tyłem? Co ruszałem pod górkę zręcznie, to jest też ciekawe, jak ona to zdała. Aha, czyli jest ten z półgórka. Jakby wielki plus, nie? Prawda. Widziałem wiele samochodów, ale nigdy nie widziałem takiego samochodu zapędzonego. Widziałeś to? Jakiegoś bajer? Znaczy wiedziałam, że ona w tył, ale nie wiedziałam, że to nie, ale dziwnie. Ogólnie Paulina jest... ten filmik na spory minus, nie? Spoko, co za kłamca. Ten minimaj wydaje się być w tej relacji takim trochę czereśniakiem. Nie wiem, czy tylko w relacji. nie, oczywiście żartuję. Powiem tak. Spotkałem się z minimajkiem na Highleague'u. Cześć mi podał. Znaczy ja mu podałem, ale on odzajemnił. Więc duży plus. Ale ja nie jestem pewien. Może mi się kurwa wydawało. Ale był taki moment, że ja myślałem, że zgubiłem saszetkę, taką moją, gdzie miałem insulinę, karty kredytowe i tak dalej. I ja nie jestem pewien, ale kurwa mi się wydaje, że tak było, że Mini Mike faktycznie mi tak jakby trochę pomagał szukać. Więc kurwa duży plus dla Mini Mike'a. Być może mi się wydawało, ale wydaje mi się, że tak było. Więc mi chciał pomóc. Dobry chłopak, nie obrażaj. Proszę tutaj kurwa nie obrażać na tym streamie Mini Mike'a. To jest dorany przyłóż człowiek.